Serwus, witam, dzień dobry, ja jestem Ilki, to kolejny odcinek na moim kanale. Witam was bardzo gorąco w następnym materiale w środę. Witam widzowie, 18.30, tak jak codziennie, wiesz, pamiętajcie, że 18.30 dzień są filmy. No i wbijajcie na mojego Instagrama milka32, to jest bardzo, bardzo ważne, także sorry, że taka śpiewka po prostu dzień w dzień. No Instagram, łapki, subskrypcje, ale to są bardzo ważne rzeczy. Także mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co mają robić. No i w ogóle, jeżeli nie będzie wyłączonych komentarzy tutaj pod tym filmem, to bardzo przepraszam, ale YouTube mi od jakiegoś czasu wyłącza komentarze, tak sam z siebie. I nie wiem, jak mam to naprawić, już raz mi się tak działo i to nie fajnie. Mam nadzieję, że to się po prostu gada, także YouTube troszkę się aż doniczka się po prostu jeszcze doniczka jest załamana tą całą sytuacją, także no ja też jestem załamana sytuacją, także przepraszam, jeżeli są komentarze wyłączone, a jakby nie jestem w stanie na bieżąco to kontrolować, ponieważ mam też inne obowiązki w tym uczelnie, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. I tak, w dzisiejszym odcinku widzowie musimy pójść do jednego, w sensie musimy obejrzeć, co się dzieje, ponieważ ja słyszałam, że tutaj Palion i Dave chyba są porwani i są w jakimś więzieniu. Wszyscy mi powiedział, że mam bardzo na siebie uważać, ponieważ no wszystko może się wydarzyć po tej bombie, wiecie o co chodzi, także no faktycznie, słuchajcie, faktem, no trzeba bardzo, bardzo uważać. No i ogólnie tam jest to więzienie, w którym są chłopacy uwięzieni, z tego co tak przynajmniej kojarzę. Jeżeli się mylę, no to dajcie znać w komentarzu, jeżeli są włączone, jak są wyłączone, no to możecie napisać na Instagramie. Tam na pewno, słuchajcie, waszą wiadomość przeczytam, ponieważ czytam wszystkie, nie zawsze odpisuję, ale zawsze czytam. Także no, słuchajcie, i tyle w temacie. Więc tak, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałam przed chwilą, jestem już w miarę przygotowana. Mam, słuchajcie, elytrę ze sobą, tylko że nie ma żadnej zbrójki, także oczywiście lecimy po jakąś fajną zbrójkę na dół do naszej baby zbrojowni. I w ogóle to musimy też sobie, jak widzicie, ogarnąć, ponieważ to tak nie może być. I to by się przydało, no, w końcu ogarnąć, tylko że z tego co widzę, będzie ciężko, jak nie wiem, słyszałam jakieś dziwne dźwięki, zastanawiam się, o co tutaj chodzi. Kurde, jak to zrobić? Dobra, czekajcie, bo ja tutaj nie chcę, żeby mi się coś zespawnowało, więc tak to w ten sposób. Jest chyba un poco loco. Dobra, widzowie, jest dobrze. Tutaj wszystko jest w porządku i było w ogóle śniegu pełno, ale jest już wszystko gitarka. Dobra, tak tylko chciałam po prostu zajrzeć, czy na pewno jest git. Więc teraz tak, lecimy szybko po jakąś zbrójkę. No potrzebujemy tylko w sumie to i to, bo no na klatkę będziemy mieć elytrę, no ale możemy na no możemy to po prostu mieć ze sobą. I jak widzicie, mamy sobie ostatniego sunflowera, którego brakowało przed moim domki, ponieważ to mają być 4 sunflowery. Także słuchajcie, idziemy teraz szybciutko na górę, żeby go uzupełnić. Przy okazji zanim jeszcze wyjdziemy, także ciach. I w ogóle, czy ja mam tutaj spawna, słuchajcie, ustawionego tak swoją drogą? Nie mam. Dobra, dobrze, że to zrobiłam i sobie teraz mogłoby być szybko. Dobra, chyba mamy wszystkie dobre itemki, słuchajcie, potrzebne ze sobą. Także zarąbczaście. I tak, no i tyle chyba. Dobra, idziemy zobaczyć, co nam się po prostu zmieniło. No i przy okazji może przelecimy nad tym więzieniem i zobaczymy, jak to tam wygląda. Wiecie, o co chodzi? Bo no to wypadałoby po prostu radzić. Bicyku chyba jest na wolności, tego co wiem, także spoko. No ale Dave i Palion tam możliwe, że gdzieś siedzą. Jejku, jaki ten... Dobra, okej, okay, jest to trochę creepy, jest to trochę creepy. Dobra, ja tutaj nie chcę iść, ja tutaj nie chcę zezwanie iść. Dobra, dobra. No to tak, już podsumowane, ja już, słuchajcie, postanowiłam, że tam, słuchajcie, nie idziemy. I też nie idę tym głównym wejściem, ponieważ troszeczkę się boję i wejdę po prostu tym, tutaj jakby nowym, tym, co po prostu mistrz są tam pokazał, wiecie, o co chodzi. Myślę, że będzie mega gnit. Dobra, zajmuję tą elytrę, bo jakby tym głównym po prostu, no, nie ukrywajmy, troszeczkę się boję tam wchodzić, ponieważ tam mogą być jakieś zasadzki, bo znam Yetiego już w miarę dobrze. Tutaj jeszcze, słuchajcie, możemy sobie zeskoczyć elytrą, zeskoczyć, po prostu zlecieć. I tutaj są gdzieś łódeczki. Okej, okay, właśnie w tym miejscu. Wow, ale prędkość, widzowie, zawrotna, za szybko, dobra. Więc tak, wlatujemy sobie tutaj i tu jest gdzieś wejście, tym razem nie możemy go nie zauważyć, bo jak go nie zauważymy, to trochę przypał. A ostatnio, słuchajcie, go nie zauważyliśmy, bo jestem po prostu ślepa jak kret. Dobra, dobrze, dobrze, dobrze. Słuchajcie, jesteśmy w dobrym miejscu o odpowiedniej porze, mam nadzieję. No i po prostu musimy przeszukać jakby to miejsce Yetiego, żeby po prostu może, nie wiem, dać jakieś informacje chłopakom, żeby im pomóc i tak dalej. Mam nadzieję, że jakikolwiek nam się to w sposób uda. I tak swoją drogą, jeszcze mnie jedna rzecz interesuje. Gdzie są, kurde? Może to będzie coś... Pamiętacie, gdzie ja byłam uwięziona kiedyś? I może tam coś, słuchajcie, ciekawego by było. Ale ja nie wiem, jak tam się szło. Nie wiem, czy jeszcze to miejsce istnieje. Nie wiem, jak tam się za bardzo porusza, więc nie wiem, czy jest sens po prostu tam iść. Także wydaje mi się, że no, no, no mały ma to sens, no ale nie wiem. No możecie też znać w komentarzu, co o tym sądzicie, bo jakby chyba to Yeti ma wszystko tutaj, no tak mi się wydaje. Jak byłam jeszcze po jego stronie, to na razie nic tam nie mówił, że chciałby po prostu na tą drugą, że chciałby po prostu skorzystać z tego, z tych logów, które ja mam uwięziona. Także wydaje mi się, że raczej znikome są szanse na to, że tam coś będzie. No ale może się mylimy, naprawdę nie mam widzowie pojęcia. Okej, okay, jestem sama na serwerze, jestem sama na serwerze. Zawsze powinienem tego sprawdzić, to jest bardzo ważne w sumie, bo trochę przypał, jakby tutaj był jakiś Yeti. Dobra, okej, okay, jest tutaj bezpiecznie, tutaj jest dalej dziura, słuchajcie, zrobiona w razie czego. To jest, myślę, że dobry pomysł, że to tutaj jest.
Dobra, to tylko jakieś dirci, nie o co chodzi. Ale okej, nie będzie tego niczym, zostawimy to tak, jak tutaj jest wszystko w takim stanie. I teraz tak, musimy zacząć zrobić taki baby przeszukanie, żeby po prostu znaleźć jakiekolwiek informacje na temat chociażby tego więzienia. Może to będą jakieś klucze, może to będzie po prostu cokolwiek, wiecie o co, więc trzeba sobie wszystko dokładnie przejrzeć. Mam nadzieję, że nam się to uda. No i zobaczymy też, czy jak tam pułapka, ale wydaje mi się, że raczej nie wpadł w tą pułapkę jeszcze, ponieważ też zresztą za bardzo tak był raz na serwerze Yeti, od ostatniego czasu, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłam, ale no nie był tutaj. Tak to się dalej, jak widzicie, no miałam rację. Dobra, zanim tam pójdziemy, to zobaczmy tutaj. Tutaj nie ma nic, ale tutaj coś było wcześniej. Tutaj też jest bardzo podejrzane to. Okej. Że tutaj to jest, no ale jak widzicie, nic że tutaj nie ma. Tam nie ma nic na 100%, to nas interesuje, więc teraz tak, idziemy do paliąki, ale u paliąki to z tego co widzimy też jest dosyć pusto. Dobra, czy tutaj możemy jakoś wejść, tutaj nie możemy chyba w żaden sposób wejść, także okej, tutaj u paliąki nie ma dosłownie nic. Lecimy teraz do Yetiego i teraz tak, co my tutaj mamy za książki, trzeba wszystko przejrzeć. Nie ogłaszam, że wracam do swojego starego domu, że zostało mi on odebrane, powiedziałeś mi, dobra, to są jakieś, jakaś informacja od Szybsona, to zostawiam, to nas nie interesuje. Tutaj mamy też jakąś książkę i to jest sojusz, umowa jakaś tutaj, Yeti, Milky, Palion? Palion? Excuse me? No nie, fajnie, podpis palionki, dobra, nie wiem dlaczego to jest Palion napisane. Ale okej, tu będzie jest palionka. Tu mam jeszcze jedną książkę, ale to jest plan. Czekajcie, jaki to jest plan? Zabić Szybsona, zabić Paliona, zabić dy. To jest jakieś inne znaczki, a to jeszcze nie jest rozszyfrowane, więc nie daję tego ogarnąć. Tutaj, oj, toś tak czułam, że tutaj coś będzie. Ale chyba trochę się, kurde, boję. To jest jakieś... Nie wiem, jeżeli wiecie, co to jest, to dajcie znać. Ja tam nie idę, bo ja się boję. Strasznie się boję, dobra. Jakby wolę po prostu... Tutaj też coś na górze jest? Nie. Dobra, nieważne. Jakby proszę widzowie, jeżeli wy wiecie co tam jest, to po prostu dajcie mi znać. Ja wolę sama tego nie sprawdzać wszystkiego, bo po prostu się strasznie boję. Wiecie o co chodzi, tutaj nie ma nic ciekawego, tutaj też tutaj w ogóle zabrano skrzynkę stąd. Tutaj w tym miejscu jest wszystko tak jak było, więc okej, możemy stąd wyjść. No i u mnie raczej nic się nie zmieniło. Jeszcze musimy zobaczyć jedną rzecz. Mianowicie na górze tam ten magazyn. To też jest dosyć ważne. No jak to sprawdzimy, to słuchajcie, będziemy mogli już sobie stąd pójść. Sprawdzę jeszcze tylko, czy to jest coś w tych beczkach, bo wiecie, one są zawsze takie trochę podejrzane. I to jak widzicie, też nic nie zostało wybudowane. No bo to z tego co widzę, to nie ma chyba... No way. To? Jezus, widziałam aż to TNT. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tego się do... Osiem skrzynek z TNT. Ja pierniczego tutaj na pewno nie było wcześniej. To jakoś niedawno musiało być tej sejcie dodane. Tak, sprawdzam te skrzynki. Okej. Powiem wam tak, niezbyt kolorowo. To na pewno. Że tu jest tyle tego TNT. Bo to jest w sumie 8 skrzynek pełnych TNT. Nie wiem, czy tutaj też coś jest, ale tego się nie da otworzyć. Kurde, nie chcę mi się tego niszczyć tam na górze. Wiecie o co chodzi, to jest za dużo roboty. Okej, to jest troszeczkę niepokojące. Tutaj też nic nie zostało zrobione na razie. Ja nie wiem o czym, ja nie wiem co mam o tym wszystkim myśleć, jakby... Nie no, to jest po prostu jakaś katastrofa. Ona ma pełno materiałów wybuchowych, widzowie. I to niezbyt wygląda dobrze. Więc... Okej, wyjdźmy może górą. Nikt nie wszedł na serwer, więc nie powinniśmy zostać tutaj nakryci przez nikogo. Ale ja po prostu jakby to, co widziałam, to, co ja teraz zobaczyłam... no ja jestem out. Ała, kurczę. Aaa, jak ja tego nie lubię, tutaj tego wchodzenia. Ja jestem... O co tutaj chodzi? Okej, totalnie out, w sensie jakby... Co jest 5, widzowie? Co to jest jeszcze? To jest jakaś skrzynka, ale nic nie ma. Tutaj są jakieś, dobra, nie wiem o co chodzi. To jest też jakaś złota, długa zbrójka. Nie wiem, co to są za rzeczy. To jest dla sunflowerów.
Okej. Dobra. Zakładam elytrę. I spadam stąd po prostu. Bo tu jest... ja nie wiem, co tutaj się szykuje. Ale to TNT, no zdecydowanie nie jest zbyt bezpieczne. I to na pewno nie są dobre zamiary. Okej. Trzeba, widzowie, bardzo, bardzo uważać na to wszystko. Nie wiem, kurde. No żal mi jest też tych chłopaków wszystkich, którzy są najbardziej w tym wszystkim poszkodowani. Wiecie, o co chodzi. Bo oni też są naprawdę biedni w tym wszystkim. Muszę powiedzieć to wszystko Szczypsonowi i to czym prędzej. Mam nadzieję, że nam się to jak najszybciej, kurde, uda. Dobra, ale będzie lądowanie. Dobra, słuchajcie, jednak nie było aż tak źle. Musimy teraz tak, wszystko odstawić, słuchajcie, na miejsce. Ej, szczerze, ja nie wiem, co mam teraz robić. W sensie jakby to jest bardzo, 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 bardzo źle to świadczy po prostu i nie są to zbyt pozytywne zwiastuny, jeżeli Yeti tam trzyma 8 skrzynek pełnych TNT. Jest to bardzo niebezpieczne w sumie i chyba powinniśmy coś zdecydowanie z tym zrobić. Także chyba zajmiemy się tym następnym odcinkach. Nie wiem, co wy o tym wszystkim sądzicie. Jakby no to jest, kurde, niezbyt okej, to on chce tej palionowo wysadzić. Mam nadzieję, że nie, widzowie. Bo no naprawdę było mi przykro i nie fajnie. Jeżeli, kurde, jeszcze wiecie, mam nadzieję, że są komentarze włączone, ponieważ naprawdę potrzebuję waszej pomocy jak nigdy wcześniej, to napiszcie mi, co to jest za pomieszczenie tam jakby za obrazem pokoju Yetiego, byłoby mi naprawdę mega miło, także dajcie znać, widzowie, jeżeli wiecie, jeżeli nie wiecie, no to musimy tam ogarnąć, to sprawdzić. Kurde, swoją drogą, to jest jeszcze ten lód, kurde, też czego trzeba wywalić, ponieważ no lód w jacuzzi to, słuchajcie, się zbyt nie łączy, także jeszcze tylko, słuchajcie, wodą zalejemy to wszystko, ale w tym czasie przemyślimy to, co tutaj widzieliśmy, ponieważ no jest co myśleć, wiecie, o co chodzi, jakby dobra, więc tak, przede wszystkim Yeti chyba planuje tutaj wysadzić palionowo, przynajmniej jakby nie wiem, no to mi pierwsze po prostu przeszło przez myśl, jak widziałam ten, jak widziałam te wszystkie rzeczy. Jakby, w sensie to TNT. I nie wiem, no ja to muszę po prostu powiedzieć Szybsonowi, ponieważ, kurde, gdzie tutaj są jakieś wiaderka, bo chciałam wody zabrać, ale nie widzę, więc będę musiała zrobić chyba. Na 100% mam pełno wiaderek, no ale nieważne. No, więc tak jak mówię... Ej, no way, no nie mam wiaderek, to jest po prostu niemożliwe. W każdym razie, no muszę to powiedzieć Szybsonowi i Bzykowi. No nie wiem, co z tym Dajwem i Pagnem, wiesz, oni są chyba uwięzieni w tym więzieniu. Jeżeli się mylę, to dajcie mi znać, ale tak mi się wydaje. Wy też pisaliście mi, że oni są uwięzieni. Także no, no, przyglądam, żeby, słuchajcie, znaleźć cokolwiek na temat tego więzienia. No, a znalazłam, słuchajcie, jakieś okropnie, naprawdę mega okropieństwa. No i co z tym TNT? No, no nie wiem, kurde, słuchajcie, widzę, trzeba jakoś w jakikolwiek sposób ogarnąć. Mam nadzieję, że się nam to oczywiście uda. Dobra, zbierzmy, słuchajcie, tą wodę na spokojnie. Musimy się po prostu ochłonąć. Nie wiem, ja muszę wziąć po prostu jakiś długi prysznic, zdecydowanie. Myślę, że to jest najlepsza opcja. Przy okazji jakieś, kurde, tej drzwi metalowe zamontować, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy bunkier, słuchajcie, mi teraz wystarczy. Naprawdę to jest jakaś katastrofa, serio. Jakby ja nie czuję się tutaj bezpiecznie w tym palionowie. I to jest mega przykre. Dobra, wystarczyło nam parę wiadrek lawy, a nie lawy, wody, a nie pięć, ale okej. O, dobra, widzowie, ja lecę pod prysznic i chyba spać, ponieważ no najwyższy, słuchajcie, czas na to. Ja myślę, że taki sposób najlepiej ochłonę. Czekam na wasze komentarze, jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne, więc liczę na nie. A jeżeli nie na komentarze, sorry, że uderzyłam mikrofon, to na Instagramie możecie mi też pisać, tam też będę czytać po prostu wiadomości wasze. No i mam nadzieję, że cokolwiek więcej się dowiem. No i słuchajcie, uda nam się ogarnąć to palionowo, ponieważ nie chcę, żeby ono zostało wysadzone. Mam nadzieję, że nic nam nie grozi i że na razie wszystko jest w porządku. Jeżeli wiecie coś więcej, pamiętajcie o tych komentarzach. Widzimy się jutro o 18:30, zobaczymy, jak będzie. Jaki będzie dalszy przebieg wydarzeń. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku i mam nadzieję, że też u was też wszystko jest okej i żyjecie tam. Także no co, no, widzimy się jutro, myjcie się dobrze, papatki, powodzenia w szkole i miejcie się tam miło. Cześć!